Wystawa poświęcona księdzu biskupowi Stanisławowi Stefankowi została otwarta w Muzeum Diecezjalnym w Łomży. Na wystawie prezentowane są eksponaty związane z wypełnianiem posługi pasterskiej oraz przedmioty związane z życiem codziennym biskupa Stanisława. Biskup Stanisław Stefanek zaznaczył się w diecezji łomżyńskiej jako gorliwy duszpasterz, ale też człowiek, który myślał strategicznie na przyszłość o diecezji. Ja myślę, że jeśli analizujemy w ogóle postaci biskupów łomżyńskich od momentu powołania diecezji łomżyńskiej w 1925 roku, to widzimy tutaj na terenie Łomży opatrznościowych pasterzy. Pasterzy, którzy wybiegali myślami daleko, daleko do przodu, czy to projektując działania administracyjne Kościoła, czy też podejmując konkretne działania duszpasterskie. W całą tę paletę jakże pięknych postaci biskupów łomżyńskich wpisuje się zmarły w styczniu tego roku biskup Stanisław Stefanek. Chcieliśmy wystawą upamiętnić jego osobę tutaj w przestrzeni Muzeum Diecezjalnego, które powstało z jego inicjatywy. W specjalnie zaaranżowanej sali, jest to nowa sala, która powstała z wydzielenia pomieszczeń muzealnych, powstała gablota, w której prezentowane są pamiątki po biskupie Stanisławie Stefanku. Jest to tylko niewielka część eksponatów, które trafiły do muzeum. Reszta została skatalogowana i jest przechowywana w magazynie i w ramach wystawy okolicznościowej poświęconej biskupowi czy też rocznicy kolejnej diecezji te pamiątki będą udostępniane dla zwiedzających. Tu w gablocie prezentujemy to, co może być takim zwrotem emocjonalnym w pamięci do postaci biskupa Stanisława, ale też pokazuje nam program pasterzowania, jaki podejmował biskup. I tutaj jednym z takich bardzo charakterystycznych elementów, najcenniejszych, jeśli chodzi o eksponaty związane z biskupem Stanisławem, jest krzyż pektoralny, który nosił praktycznie przez całe życie swojego pasterskiego posługiwania. Krzyż, w którym są przechowywane relikwie. Także pierścień biskupi, jeden z pierścieni, które biskup nosił jako pasterz diecezji. Możemy w przygotowanej ekspozycji zobaczyć fotografie dokumentujące życie biskupa Stanisława, a także różnego rodzaju odznaczenia, które były przydzielane jego osobie. To najcenniejsze pod względem państwowym to krzyż Orderu Odrodzenia Polski. Z kolei wyróżnienie lokalne, jakże bardzo piękne, to przecież nie tak dawna uroczystość, którą upamiętnia dyplom nadania honorowego obywatela miasta Łomży. Postać biskupa Stanisława na trwałe wpisała się w diecezję łomżyńską, ale też na trwałe wpisała się w miasto Łomża. Stąd zachęcam wszystkich, którzy dysponują odrobiną wolnego czasu, aby odwiedzić Muzeum Diecezjalne. Muzeum czynne jest po obostrzeniach od 4 maja i na każdego z Państwa serdecznie czekamy i będziemy tutaj witać i pokazywać naszą odnowioną ekspozycję. Realizacja sali, w której się znajdujemy, w której w tej chwili jest prezentowana wystawa poświęcona biskupowi Stanisławowi, była możliwa dzięki sercom darczyńców. I tutaj chciałbym za pośrednictwem telewizji Naref podziękować
panu Janowi Kurpiewskiemu, księdzu profesorowi Witoldowi Jemielity, księdzu proboszczowi Piotrowi Mazurkowi, a także księdzu prałatowi Kazimierzowi Haberkowi za sfinansowanie tego projektu. Niech to dobro, które pozostało po biskupie Stanisławie, służy nam wszystkim, a każdy z nas niech w swojej modlitwie pamięta o jego osobie z troską o polską rodzinę, z troską o to, aby nasze domy były ogniskami miłości. Biskupa Stanisława upamiętnia także dąb złocisty posadzony obok gmachu Muzeum Diecezjalnego w Łomży.